Cześć, Donowski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w nowej, jakże zarąbistej, jeszcze nie ogrywającej przeze mnie, nieogrywanej, nieważne. W każdym razie witam was w grze Slitherio. Kto tęsknie, łapka w górę. Tak, postanowiłem, że wrócę powoli, znaczy powoli, że wrócę po prostu na jeden odcineczek, zobaczymy do tej gry, czy dalej będzie tak rage'owa, czy dalej będzie tak zlagowana i czy w ogóle może jednak po takiej długiej przerwie, jak nie grałem w tą grę, może uda się coś zrobić. Oczywiście nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, bo to jest bardzo ważne i lecimy oczywiście z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Niech leci intro. Okej, okay, oczywiście wpiszemy sobie jakąś dziwną, fajną nazwę, na przykład Pytung i lecimy w takim razie z naszym Pytungiem, zbieramy sobie, o nie, o już widzę, że to jest tak cholernie zlagowane wszystko, że to będzie dobra rozgrzewka i w ogóle. W każdym razie mamy, oczywiście tam był jakiś mały skurkowaniec, który był strasznie szybki po prostu, który, nie wiem, próbował coś tam zrobić ciekawego. W każdym razie ja sobie tu sobie polecę, bo tu mamy coś o ciekawego, boże, tu chciałem do folderu wejść, nieważne. Oczywiście ta gra ma coś takiego, że jak się przyspiesza, to potrafi właśnie strasznie, ale to strasznie ciąć. Dlaczego? Kuźwa. No głupi folderze ty! Dobra, mój pytunk jeszcze powrócił. O, teraz jestem zielony, to będzie o wiele lepiej. Czy zdążę złapać tą masę? Tak, zdążę złapać masę, zielona masę dla zielonego pytunga, dobrze. Także lecimy, tam to była oczywiście rozgrzewkowa plansza. W każdym razie lecimy. O, tutaj proszę bardzo, jakiś gościu nam się wrąbał. To sobie zbierzemy masę, proszę bardzo. Lecimy sobie dalej. Tutaj jakiś czerwony skurkowaniec zapierdziela. Dobra, lecimy sobie tędy. Boże, jak ja dawno w Slitherio nie grałem normalnie. Prawie, ale tak tyciu, kręci mi się łezka w oku, że gram sobie w tą gierkę, ponieważ grałem w nią bardzo dawno temu. No i teraz, że sobie na nowo w nią teraz gram, to takie nawet fajne, nie? Nawet takie sympatyczne, nie? Zobaczymy, na ile sympatyczna ta gra będzie dla mnie, bo ostatnimi czasy pamiętam, jak nagrywałem, to było chyba ze 2 lata temu, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę i tak dalej. W każdym razie, no, było dosyć interesująco, muszę przyznać, że, prawda, się grało w tą gierkę i było bardzo fajnie, było bardzo sympatycznie, czasami troszeczkę rage'owo, nieważne. W każdym razie, jakim cudem taki wielki wąż mnie zarąbał? Nie mam pojęcia. Dobra, zmieńmy sobie w ogóle na low gravity. Być może to jest jakaś tutaj, prawda, przyczyna tego, że to tak wszystko tnie. Bo nie, a może po prostu ta gra jest po prostu gównem i się po prostu tnie, też tak może być w sumie. Ale ja chciałem zobaczyć, czy ja będę w stanie coś dzisiaj ugrać, czy jednak nie. Bo troszeczkę zatęskniłem za tą grą, troszeczkę chciałem pokazać wam swojego skilla. Na razie pokazuję wam tylko i wyłącznie, że ginę co chwilę, no bo gra jest zlagowana. Na początku pamiętam, jak nie była zlagowana, jak było tak fajnie, grało się i w ogóle to było takie fajne. Teraz patrzcie, na przykład, no teraz dobra, teraz na przykład nie było. Ale czasami się przyspieszy wokół jakiegoś na przykład gracza czy coś i nagle, kuźwa, jest problem. W ogóle jestem cały czas na tym samym serwerze. To też ciekawe, bo nieraz było tak, że przerzucało za każdym razem na inny serwer. A teraz widzę, że cały czas jeden gościu... Ja tylko się na topkę chciałem spojrzeć, dobra. Widzę, że nazwa Pytung jest złą nazwą. Trzeba w takim razie przede wszystkim, tak, tutaj mamy change skin. Dajmy sobie skina takie. O, biało-czerwone oczywiście skin. Dajmy sobie nazwę Pytung 2, bo Pytung po prostu nic nie da. Ten skin się nie zmienia. A dobra, jednak się zmieni. Dobra, już myślałem, że będę miał tylko i wyłącznie białego wunża, ale mam biało-czerwonego wunża, także teraz z moim biało-czerwonym wunżem was dojadę, po prostu rozumiesz, nikt nie ma ze mną szans. Wszystkich was zniszczę i będę pierwszy na pewno na te 42 tysiące. Ten gościu się cały czas trzyma. Naprawdę, kurde, dobry typo, że on się tak długo trzyma. Ja muszę się skupić na grze i próbować zajeżdżać takim dużym drogę, tak. Muszę być agresywny w tej grze, dokładnie, bo im bardziej będę agresywny, jaki fajny ten czołowy włącz. Im bardziej będę agresywny, tym więcej masy będę mógł zyskać, dokładnie tak. Nie wiem, jakąś muzyczkę, wiadomo, w tle wam puszczę i tak dalej, wiadomo, żeby gdzieś tam wam się przyjemnie oglądało odcinek i tak dalej, nieważne, w każdym razie tu się zawinę, tam się zawinę, najeżdżam na jakieś tam rzeczy, nie zamkniesz mnie, dziadu, nie ma tak łatwo, do widzenia, poszło won, ja jestem biało-czerwonym wężem, mnie nie można... No to Pytung 3!
Czy już mówiłem, jak bardzo zatęskniłem za tą grą? Nie, to po prostu chciałem sobie nagrać coś takiego, co już nagrywałem, coś takiego może innego właśnie i tak dalej, no i tak sobie po prostu to wyszło. Nie, zamkniesz mnie. Najgorsze jest to, że bardzo często gdzieś tam czasami się nadziewam na jakieś dziwne rzeczy, no i tak po prostu wychodzi, że po prostu gdzieś tam najeżdżam na jakąś, nie wiem, ikonkę, coś tam chcę otworzyć, coś tam chcę zamknąć, no i tak to jakoś wygląda. Oczywiście tutaj też był, pamiętam, tryb full screen na bodajże tam F11 czy coś tam, ale wiem, że wtedy potrafiło i tak samo lagować, a nawet czasami chyba mi się wydaje, że bardziej. I nie wiem, w każdym razie zobaczymy, czy z takim spokojnym podejściem, bo ja jestem gdzieś teraz na, gdzie ja, prawym dolnym rogu gdzieś mapy, spróbujmy z takim spokojnym podejściem po prostu nie atakować ewentualnie tych dużych wundżów, tylko po prostu sobie zbierać na spokojnie masy, na chillku, powolutku, małe kroczki do celu. Może uda mi się osiągnąć coś wielkiego, chociaż tutaj widzę, że wielkie to węże tu pływają, latają. W sumie zawsze się zastanawiałem, co to w Slitherio robi. Czy to pływa, czy to pełza, czy to lata, tak na dobrą sprawę. Bo można powiedzieć, że to, co jest za nami, to jest podłoga, albo to jest, kuźwa, jakiś sufit, albo jakieś, nie wiem, antygrafitacyjne coś. Tak to po prostu wygląda sobie, rozumiesz. W każdym razie musimy uważać, żeby nie natknąć się na żadnego dziada tutaj, żeby, prawda, wygrać tą grę. Nie wiem, nie mam pojęcia, który jestem. Jestem 130 oczywiście w rankingu, także jak widać, skill pozostał. Dokładnie tak, tamte rundy były tylko i wyłącznie na rozgrzewkę, jednak jak się nie gra przez 2 lata w tą grę, no to wiadomo, swoje to gdzieś tam robi. Tutaj dżdżownica próbuje mnie dojechać, ale dżdżownico mnie nie dojedziesz, bo ja sobie zrobię tak i mi nic nie zrobisz. Ha, 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 ha. I teraz co dżdżownico? No to co dżdżownico powiesz? Co? Co tam chciałeś, kurde? No i nie ma takiego bicia, nie ma. Ja se tu zrobię tak, tu se zbiorę troszeczkę masy, rozumiesz? No i se robię tutaj, no i tak o. Tutaj oddelmy się troszeczkę od tej dżownicy, bo to jest niebezpieczne podążać za takim dużym wężem, który może nas tak na dobrą sprawę nagle zamknąć. Bądźmy gotowi w każdym momencie, żeby oczywiście, prawda, lecieć przed siebie, walczyć o życie i tym dalej. Dobra, już mamy 103. pozycję, no to już nie jeżdża, już prawie top 100. To już jest dobry wynik, moim zdaniem. To już jest bardzo dobry wynik w Slitherio. Już mamy 98. pozycję. Widzicie, jak mi dobrze idzie. Normalnie idzie mi tak dobrze, że sam jestem w szoku, że tak mi idzie. Zaraz mi jakiś mały skurkowaniec podleci i nagle zginę. Ja wiem o tym, że to tak będzie. Tym razem będę grał spokojniej, bo pamiętam, że jak grałem spokojniej, no to potrafiłem ugrać o wiele więcej, nie? Tutaj trzeba uważać, bo te małe to są takie bardzo zwrotne i one mogą tak na dobrą sprawę nagle nam... O, tu jakiś bocik chyba leciał. Tak, bo te boty są... Tu były w grze od bardzo, bardzo dawna. Pamiętam, jak się gdzieś tam jeszcze nagrywało. Później takie właśnie małe boty i tym podobne były. Tutaj kolejny biało-czerwony wąż. Witam pana, mam nadzieję, Polaka. Fajnie, tam dżdżownica to raczej też był Polak, bo kto by se dał z zagranicy nick dżdżownica przez dż. Przecież oni by nie ogarnęli czegoś takiego w sumie, nie? Pewnie raczej. No bo u nich nie ma literki z kropką w sensie, bo to tylko nasz język jest taki dziwny, że mamy, kurde, te wszystkie takie dziwne ni, si, ci i tak dalej, których naprawdę obcokrajowcy mają mega problem w ogóle, żeby wypowiedzieć, a co dopiero w ogóle gdzieś tam napisać, czy nie wiem, no nie pamiętają o tym tak naprawdę, bo nie są nauczeni. Lecimy dalej, 83. pozycja, coraz lepiej mój wunsz wygląda i mam nadzieję, że uda mi się wreszcie zrobić coś dobrego. No wiadomo, mógłbym, wiadomo, lecieć gdzieś tam na tym środek i w ogóle, bo tam najwięcej akcji się dzieje i tak dalej, zresztą widać nawet po mapce w prawym dolnym rogu, nawet nie wiem, gdzie kamerkę tam w sumie, więc nie wiem, czy widzicie tą kamerkę, nieważne. W każdym razie jest coś takiego, że po prostu tutaj akurat, gdzie ja podążam, jest bardzo, bardzo mało masy i to jest normalne, tak? Bo im bliżej środka, im trudniej, tym jest więcej masy, a tutaj jest oczywiście mało masy, no bo musi być trudniej. Dobra, tak więc zbierzamy powoli w stronę środka, mając już, powiedzmy, jakiś zapas masy, żeby, prawda, nie wiem, uciekać, atakować i tak dalej. Także zobaczymy, czy będę w stanie coś tutaj zrobić. Mam nadzieję, że nie zginę i będę w stanie wam pokazać coś fajnego, może nawet jakimś cudem do top 10 się bijem. Tutaj, jak widać, już troszeczkę więcej masy się znajduje. Trzeba cały czas obserwować otoczenie, czy nikt nam tutaj nie zagradza drogi. Nie będę patrzył na żaden ranking, na żadną mapkę, na nic. Po prostu będę się patrzył tylko i wyłącznie na ekran główny, po prostu, żeby nie było, że nagle coś mi wleci na mordkie. Tutaj już coraz więcej masy. Tak. Tu już trzeba naprawdę uważać, bo tutaj już może być dużo dużych węży. Rozumiesz, o co chodzi? Tutaj małe skurkowańce tylko czekają, żebym się tak naprawdę rozbił i żeby, prawda, wbiły się i zabrały moją masę, moją
ciężko zarobioną, ciężko zdobytą, kurde, masę. Nieważne, ja sobie tutaj wielki wunsz, biało-czerwony tu się biją. O, to jest szansa na jakiś, prawda, na jakąś fajną masę, prawda, bo tutaj jak on rozwali, to tamten rozwali. Boże, ile tu wunży jest. O, panie, czekaj. Mij, patrz, go zrobię. A, go zrobiłem. Pa, i teraz lecę se tu. I lecę se tu, nie ma tak być. Nie ma tak. Zebrałem se trochę masy elegancko, dobra. Ja mam problem taki, że najadę na kamerkę i mi nagle, kurde, pokazuje kamerkę, zamiast pokazywać tego, co ma pokazywać. Rozumiem. Ty, nie ma tak łatwo, panie, 61. pozycja, to trzeba się utrzymać wystarczająco długo, panie, możesz se próbować normalnie, ale nic mnie nie zrobisz normalnie. Nie ma sprintowania w pizdusy, możesz tam, wiesz, możesz se próbować, nie? No, dobra, elegancko, także zobaczymy, co będzie tutaj się dalej działo. 54. pozycja, tutaj małe węże się biją, to ja tu nie zamierzam się wbijać. To jesteśmy prawie przy środku. Na razie teoretycznie lagów nie ma, chociaż przy większych, że tak powiem, rzeczach... Ty gnaju, ty! Cholerna czarna mendo, dobra, pytung 4. Nie! Po prostu, kuźwa, nie! Rozumisz? Jak ja mówię nie, to znaczy, że nie. Dobra, teraz od razu lecimy na środek. Od razu lecimy na środek. Normalnie, czekaj. Ja sobie tylko zbiorę troszeczkę masy. Jesteśmy już przy samym środku. Idziemy, kuźwa, od razu atakować wszystkich. O! Patrz! Double kill, bitch! Dokładnie tak! Cała masa jest moja, bitch! Cała masa jest moja! That's right, 27. pozycja, kuźwa, i tak to się robi, dokładnie, to jest wszystko za jednym podejściem, ja jestem tak dobry w tą grę, dokładnie, to był perfect double kill po prostu, który udało mi się zrobić, osiągnąć moją ciężką pracą, oczywiście to wcale nie był fart, to był czysty skill, tu sobie podlecę, o, tu se skręcę, bo tu mnie chciał gościu zarąbać, nie ma tak bić, o, ty, ty gnaju! Nie! Rozwalę fotel zaraz, dobra, no to koniec, więcej nie mam cierpliwości do tej gry, jednak dalej jest ona gównem takim, jakim była, nie pozdrawiam, nie polecam, zostaw łapeczkę w górę, jeżeli choć trochę poprawiłem ci humor, mam nadzieję, że będziesz miał dobry dzień, ja dzisiaj nie będę miał dobrego dnia, jak widać, nie wyszło mi to za dobrze, a chciałem, żeby był taki fajny odcinek, chciałem zrobić top 5 w ogóle, po takiej przerwie w ogóle, że jestem koksem, ale nie pykło, także widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na moim kanale, trzymajcie się, następnego razu, hej!